Siemanko, ja jestem Ikłas, a to będzie pierwszy odcinek dawno oczekiwanej serii na tym kanale, czyli przygód z Minecraft. Może zacznijmy od stworzenia świata. Nazwijmy go Kanciasta Dolina. Szczerze mówiąc, dość dawno nie grałem w Minecrafta i nie wiem, co tu się mogło zmienić, więc za chwilkę zobaczymy. Miejmy nadzieję, że większość rzeczy została po staremu, ponieważ kiedyś byłem dość dobry w Minecrafta i mam nadzieję, że mi to zostanie. Widzimy tutaj, wczytuje się świat, pobieranie terenu. Zobaczymy, jakiego seeda dostaniemy. Oby był jakiś fajniutki, milutki. O proszę, już jesteśmy. Jakieś drzewka, brzuski, tutaj inne drzewka, krówki, wszystko fajnie. Może w tym odcinku... Coś tutaj widzę, że są problemy z nagrywaniem. Nie wiem, jak to będzie, ale w tym odcinku chciałem, żebyśmy wybudowali sobie domek. Od tego zaczniemy. Tutaj musimy zebrać troszkę drewna, żeby zrobić pierwsze narzędzia. Wydaje mi się, że to drzewo wystarczy. Mamy 6 tutaj drzewek. O, inwentory jest na E, a nie jak na I. Jak inwentory. Stwórzmy może stół do craftingu. Postawimy go gdzieś przy rzeczce, żeby było ładniej. Może tutaj? Postawmy go tutaj. Stwórzmy jeszcze sobie patyczki. I może potwórzmy trochę narzędzi. Tutaj łopatkę stwórzmy sobie i kilof. No i to pierwszy odcinek będzie taki krótki, bo nie wiem, jak odbierzecie go. Nie wiem, czy nadal chcecie tą serię, żebym kontynuował, więc mam nadzieję, że będzie wiele łapek w górę i wtedy na pewno stworzę następny odcinek. A w nim może pozwiedzamy jakieś kopalnie, może różne rzeczy możemy porobić. Ja mogę zobaczyć, co tutaj się zmieniło. Możemy pobiegać po nowych terenach. Zobaczymy. Teraz zbieram surowce na mój domek. Ostatnio wpadłem na pomysł pięknego domku, zaraz wam go pokażę. To tak jak mówiłem, w tym odcinku wybudujemy sobie taką małą chatkę na przetrwanie, a potem będziemy myśleć, co dalej. Myślę, że tyle powinno starczyć. I wydaje mi się, że tam, po drugiej stronie jeziorka, będzie najlepsze miejsce na domek. No ten zombie jak się pali. Zombie jak się pali. Ojej, no. Za chwilkę tam pójdę. Może jakieś itemsy polecą fajne z niego. A może później. Teraz wybudujmy ten domek. Postawmy go tutaj. To jest, tak jak mówiłem, nowy projekt domku. Widziałem go na jakichś poradnikach. Słyszałem, że jest bardzo dobry. I ładny. Przy okazji. Można z nim... w nim zmieścić wiele itemków. Oj, chyba nam nie starczy tutaj surowców na niego, bo to jest dość fajny domek, więc potrzeba dużo nam surowców. Ale zaraz zobaczymy. Hops. Hops, hops, hops. Brakło nam troszkę surowców, ale już biegnę pozbierać, już biegnę. Tutaj sobie pokopmy, pozbierajmy. To będzie taka fosa. O, fosę zrobimy. To będzie nasza fosa obronna. Łopatka nam się skończyła. No kurcze, pieczone. A może starczy? Czyli tak musimy drewna nakopać troszkę. Ja tutaj takie schodki zrobię prowizoryczne. No, musimy jeszcze nakopać drewna. Wrócę po 100, albo nie będę wracał. Zostańmy na tym brzegu. Przeskoczymy przez fosę. Hop! Jesteśmy już za fosą. O, pająki! Słyszałem pająki. Może gdzieś tu jest spawner pająków. To by było fajnie naprawdę mieć koło domu spawner pająków. Prawda? Bardzo fajnie by było. Myślę, że
Znów to drzewko powinno nam wystarczyć. Pięć mamy. Wystarczy. Musi wystarczyć. A my tu mieliśmy jeszcze. O kurczę, zapomniałem o tym, że mieliśmy jeszcze drewno. Może postawię od razu w domu kuto. Tak będzie najlepiej. Troszkę na początku mi ścinał coś, program do nagrywania, bo mam komputer jeszcze z komunii, którą miałem rok temu. Ale już widzę, że wszystko jest ok, powinno działać. Otworzę przy okazji drzwiczki do naszego domku. O, teraz po trzy się tworzą, no proszę. Myślałem, że po jednym. I nakopmy jeszcze troszkę tego. Tutaj może poszerzmy tą fosę, a to w następnym odcinku, jeśli wam się oczywiście ten odcinek spodoba. Tak jak mówię, łapkujcie, subskrybujcie. Ja to wszystko potem sprawdzam, jest naprawdę fajnie. I wtedy mam motywację do robienia następnych odcinków, wiadomo. Ops. Myk. Myślę, że tutaj możemy zrobić daszek spokojnie. Ops. Powinno wystarczyć surowców. Jak najbardziej. Tutaj usuniemy to. O, i tak oto wygląda moja pierwsza chata. Jeszcze usunę tutaj. No i mamy pierwszy domek. Tutaj nie będę teraz szukał owiec, żeby zasnąć. Może stwórzmy jedną skrzynkę. Zapomniałem, jak to się robi, bo ostatnio miałem wiele nauki w szkole. I zapomniałem craftingów. Ale jednak się udało. Wyrzućmy te wszystkie rzeczy. Żeby nas nikt nie okradł nocy, nikt nie zabił. I to by było na tyle w tym pierwszym odcinku. Tak jak mówiłem, lajkujcie, komentujcie, jeśli wam się podobało. To zrobię następny odcinek. Może pójdziemy do jakiejś kopalni czy gdzieś. A tymczasem żegnam się z wami. Ja idę się uczyć. Pa, pa!